dobry, kochani. Witajcie w nowym odcinku. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, najedzeni i że zajączek z prezentami do Was przykicał i że święta mijają Wam bardzo fajnie, pozytywnie, po prostu tak, jak Wy lubicie najbardziej. A zapraszam Was dzisiaj na przegląd nowości do sieciówek. Na pewno wejdziemy do Zary. Mam ochotę zerknąć, co jest w Bershce, więc rzucimy okiem na Prochowce, sukienki, ogólnie dział nowości. To jest przewodni motyw tego odcinka, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, bo lecimy po 100 tysięcy. A tymczasem lecimy po nowe rzeczy. Zaczynamy od Zary. Tutaj chyba manekin uciekł i została sama sukienka. A nie, to słuchajcie, torba za 170 zł. Jakie to ciężkie i dziwne. Mega dziwne. Co myślicie o takich swetrach ażurowych? Ja nigdy nie wiem, jak je nosić. Ten bym założyła na taki cielisty top, może na ramionczkę. A ten na taki zwykły czarny, 139. Chociaż dużo dziewczyn nosi to na samą bieliznę. Jakoś ja tego za bardzo nie czuję. Ta sukienka bardzo mi się spodobała. Mam podobną, też z Zary. I liczyłam na to, że ona będzie bez pleców, ale nie. Zobaczmy cenę, 180 zł. Ona z takiego materiału. Zielone buciki, mam z zeszłego roku również, 139. Ale wiecie, to sztuczny materiał. Piękna śmietankowa marynarka, 399. Co myślicie o takiej cenie? Czy to nie jest przesada? Ta koszula mi się bardzo podoba, 125 zł. Świetna jest. Tylko że ona jest taka transparentna i to też jest coś, za czym ja nie przepadam, a Wy lubicie czy nie? Ci rzemki z brokatem. Totalnie nie kumam tego obcasa, nie? Tak zwanej kaczuszki. Nigdy się w tym dobrze nie czułam, ani w tym nie jest wygodnie. Jak już obcas, to jak dla mnie powinien być konkretny. I za te diamenciki 239 zapłacić trzeba. Chodźmy na jakieś kolory, bo to jest nudno. Chociaż te spodenki są ładne. Fajnie wyglądają. Ta marynarka, ona ma tak ładnie wykończone te klapy. Nawet słuchajcie, do jeansów. Piękna. 249 kosztuje. Proszę, żebyście mi na bieżąco pisali, co Wam się podoba, a co nie. Ten sweter kojarzę z Instagrama, ale jestem zmęczona paskami. Naprawdę jestem zmęczona paskami. Tutaj mamy przepiękny prochowiec, w ogóle taki przyjemny. Słuchajcie, fajna tkanina, 349. Może go przymierzymy. Coś w odcieniu oliwkowym. Mam wrażenie, że jesienią mierzyłam podobny płaszcz właśnie tutaj w Zarze. Mierzę ten w rozmiarze M. I on jest taki oversize, ale taki idealny na mnie. W sensie, że mi się podoba to, że on jest taki duży. Ma przepiękne plecy. Dziewczyny, jak szukacie trencha, to no, ten naprawdę może spełnić wiele oczekiwań. Zobaczymy jeszcze ten jaśniejszy, jak wygląda. Tutaj jasny. Teraz go związałam, żeby Wam pokazać, jak on się ładnie układa. Tutaj mamy dużo materiału u góry. Także naprawdę piękny. Mógł być tylko kilka centymetrów dłuższy, ale pamiętajmy o tym, że ja mam 1,74 m, więc na niższe osoby on będzie miał idealną długość. Chociaż na mnie też ta długość jest ok, ale właśnie dłuższy byłby perfekt. Nie wiem, czy nie za zimne do mojej urody. Dajcie znać, który lepszy. Piękne są te spódniczki na szczupłe nogi. Zobaczcie ten rozporek tutaj. Będzie wyglądał po prostu przepięknie. No i tutaj też ciekawy kolor, śmietanka, jest róż. Cena, słuchajcie, 109 zł. Nie jest tak tragiczny. Piękna zieleń. Bardzo fajna rzecz. No, naprawdę ładne. No i też te sukienki satynowe powróciły. 139. Tutaj coś z dekoltem. No nie, ta mi się bardziej podoba z kołnierzykiem. Jest jeszcze taka czarna. Coś, co na pewno chcę przymierzyć, to są te garnitury. Ponieważ bardzo mi się podoba ten fason marynarki z paskiem. W H&M też były takie bardzo, bardzo ładne. 3,49 płacimy za górę i do tego mamy takie szerokie spodnie, a to są chyba wide legi. Cena 139. Garnitur jest jeszcze taki fuksjowy. Który bardziej Wam się podoba? Fuksja czy pomarańcz? Pastelowy róż. Tutaj mamy te klapy takie zaokrąglone, ale nie ma paseczka. I to kosztuje, kochane, 2,99. Ale fajne! Zobaczcie, taka koszulo-bluzka.
do wąskich spodni z wysokim stanem. Bardzo lubię takie góry. W euro tylko jest cena. 139 to kosztuje, fajne. No i te tkaniny znowu wróciły, takie w greckim stylu. Niebiesko-białe, kobaltowo-białe, granatowo-białe. Bardzo dużo tego jest. Żeby nie było, że jestem gołosłowna, zobaczcie. 139 ta sukienka kosztuje. Tutaj mamy coś takiego. Nie, no fajne to jest, ale takie kurczę przewidywalne. W zeszłym roku też sporo było tych deseni i tego połączenia kolorystycznego, więc trochę wieje nudą jak na razie. I to jest ciekawy komplet. Zobaczcie, jaka fajna bluzka. I tutaj też można powiedzieć, że to jest coś nowego. 139, ale wiecie co? Ja wam coś powiem z mojego doświadczenia. Spodnie za dwie stówy. To jest takie, coś takiego na upały. Ja nie wiem, czy w tej żółci dobrze wyglądam, ale powiem wam, że naprawdę do takiego koloru zlatuje się wiele owadów. Więc jak lubicie owady, to serdecznie polecam ten kolor, a jak nie, to lepiej sobie odpuścić, bo nie będziecie mogły się opędzić od atencji właśnie z ich strony. Mam zajawkę, nie wiem czy wiecie, na khaki. Tutaj taka koszula, która nie jest do końca rozcięta. Ciekawa, szeroka, długa. Zobaczmy, czy ona jest bardzo długa. Bardzo jest długa. Czy wy myślicie to co ja, czy ona powinna ze mną iść do przymierzalni? Ale ty jesteś piękna. Fajnie byś wyglądała pod każdą marynarką albo do zwykłych jeansów. Czy ja powinnam cię przymierzyć? Ta Ramoneska też za mną chodzi ostatnio. Myślałam o niej dużo. 249 jest to jej cena. Co myślicie? Kolor jest bardzo ciekawy. Kolorze niebieskim jest przeobłędna, dziewczyny, kosztuje 65 zł, jest z grubego takiego koszulowego materiału, bardzo wam ją polecam, mimo że jest krótka, układa się przeobłędnie, nie odsłania w ogóle brzucha, także ja już lecę dalej. Mamy szansę innym sieciówkom, kupiłam dwie rzeczy, możecie zgadywać na dole w komentarzach, co kupiłam, ja wam za kilka dni odpiszę w komentarzach, co to dokładnie jest. Ale osoby, które śledzą mnie na Insta, o jednej rzeczy już będą wiedziały, którą wybrałam z tych zakupów, tylko wzięłam mniejszy rozmiar, bo była na mnie za duża. To co kochani, lecimy do Mango. Ja mam taki trochę niedosyt, mam ochotę na jakieś spodnie. Tutaj te, które mierzyłam, były bardzo niewygodne, więc zobaczymy. No dobra, jeszcze Massimo po drodze. I zobaczcie ten sweter, muszę go przymierzyć, w ogóle nie ma innej opcji. Ale słodziak. Ile on kosztuje? 299. Ale piękny jest ten komplet. Słuchajcie, on jest z kamizelką. Tutaj mamy cenę z samej marynarki 599, czyli 6 stówek, ale muszę powiedzieć, że na żywo. No, robi wrażenie. Piękne, piękne guziki. Ale spójrzcie, no takie są piękne paski. Nie wiem, czy to jest nowość, ale ja ich wcześniej nie widziałam. No klamra jest przecudna. Ciekawe lniane koszule. Nie wiem jak wy, ale ja lubię leny nosić latem. Na przykład jak jest teraz trochę chłodniej, to tak no, nie zbyt dobrze się czuję. A ta koszula wygląda tak. Ona jest taka naprawdę bardzo długa, więc spoko do leggingsów, jeżeli ktoś w ogóle nosi albo wąskich spodni. Ładna, bardzo ładna. Jest i on. Ale wiecie co? Jest taki szorstki i sztywny i ciężki. Myślałam, że będzie taki mięciutki, fluffy.
Ma ładny fason, bo jest krótki, będzie się ładnie układał, ale właśnie krótki w taki kontrolowany sposób. No ale, no nie, za mało mięciutki. Dotarłam do Mango, a tutaj słuchajcie, przy tym wejściu jakieś boho klimaty, tam kolory. Muszę wam powiedzieć, że te boho w ogóle mnie nie interesują. Jakieś takie hafty dziwne i w ogóle, o, to jest ładne. I bardzo w moim stylu, lubię takie na jedno ramię. Ładna ta kocuszka. Ja mam ochotę teraz właśnie na jakieś kolory. Kolorowe garnitury. Wiecie, gdzie są fajne kolorowe garnitury? W Berszce. Zajdziemy tam. Co wy na to? Bardzo przyjemna tkanina. I tutaj mamy 299. A gdzie są spodnie do tego? Nie widać tutaj. No to ja nie chcę samej marynarki. Mam podobną sukienkę. 199, ale przyjemna w dotyku. Nie wiem, co ma w składzie, ale jest super przyjemna. Ej, w ogóle kolejna sieciówka, w której jest taka koralowa czerwień. Nie widziałam nigdy takiej jasnej ramoneski. Znaczy, nie wiem, czy nigdy, ale dawno. O, może tak. Tutaj coś, co wygląda jak len. 2,99. A ta sukienka, co o niej myślicie? 139. Ja w ogóle, to jest hit, nie? Hit jest taki, że ja bardzo dobrze wyglądam w czerwieni, ale źle się w niej czuję. To jest w ogóle... Zawsze jak się ubieram na czerwono, to dostaję dużo komplementów. Czy słusznie? Ładne to jest. Kurczę, i cena jest sensowna, 139. Ej, w ogóle ja ostatnio mam takie wrażenie, że Mango ma niższe ceny niż Zara. Satyna, wiecie, że mam taki satynowy garnitur z Handemu, taki oliwkowy i miałam go na sobie chyba dwa razy, właśnie chyba muszę go sprzedać, bo jakoś nie czuję się w nim najlepiej. Ta koszula jest przepiękna, szampańska, satyna, ale najlepsze koszule satynowe mam właśnie z Zary i z Handemu, z Mango nie mam żadnych. 169, bo to koszula 169, a sukienka 130, to wolałabym na przykład sukienkę. Jakie myślenie, słuchaj. Jest to w grochy. Ładna ona jest. Naprawdę jest ładna. I taka lekko satynowa. Kosztuje 300 zł. Pasuje do mnie czy nie? Mango, no szalejecie. Co to za szalony garnitur. Jeszcze z takim guzikiem. Do tego mamy spodnie. Kantem, szeroka nogawka. Tutaj góra 350. Mam pewne obiekcje, ale może komuś się podoba. O Jezu, ale te buty są przepiękne. 38-37. Piękne, naprawdę. Spódnica. Ale ona na żywo jest ładniejsza niż w kamerze. Ta sukienka jaka piękna. Znaczy... Podoba mi się fason, ale ten print już niekoniecznie. Tu znowu jakaś limonka. Nie znoszę plisowanych spódnic. Nie znoszę. Kojarzył mi się ze starością. Szczerze wam mówię, szczerze. Co tu mam jeszcze fajnego? Bardzo ładny trench. Trenche z Mango też świetnie leżą. 400. Zobaczmy ten odcień, czy on jest twarzowy. Bo lekko oliwkowy, ale w zimnym odcieniu. Ładny, nie? Co myślicie? Także widzicie, jak szukacie trenchy, tutaj bardziej zielony, no to kurczę, no jest kilka, ale są ładne. Tutaj taka luksusowa sukienka, słuchajcie, na szydełku. Jest też taki swaterek, znaczy tak wiecie, on jest jakby robiony na szydełku i możecie zgadywać, ile kosztuje ta sukienka. Powiem tylko, że jestem w lekkim szoku. Ale piękne te kowboje. Nie no, piękne są. Dla mnie ten odzień jest tylko może troszkę za bardzo miodowy. Mogłyby być jaśniejsze, jak na, wiecie, moje potrzeby i moją szafę. 400 kosztują, ale są przepiękne. Ładnie wyprofilowane. No i właśnie takie kowbojki z tymi rzeczami w stylu boho, w tym uroczym kąciku, na przykład z taką sukienką. No to fajnie będą wyglądały, nie? Co myślicie? Sweterki ażurkowe, widzę, że też są wszędzie, z wysyp. Pasz w zeszłym roku, nie wiem, czy dokładnie ten sam, albo bardzo podobny. Jakiś szał, nie wiem, czy podacie szał na ten płaszcz z Mango. Ale ja wam pokażę najpiękniejszy trench, jaki widziałam w tym sezonie. Niestety, ale on kosztuje 2000.
ale jest naprawdę przepiękny z dwóch stron, czyli można powiedzieć, że on kosztuje 1000. Jedna strona kosztuje kafla i druga strona kosztuje kafla. Teraz wam go pokażę, o ile będzie. Ale będzie pewnie, bo to też jest nowa kolekcja. Niemniej ja we vlogu już jakieś, nie wiem, 2 tygodnie temu, jak byłam na zakupach z przyjaciółką, to wam pokazywałam. I on jest tutaj. Niestety, słuchajcie, wszystkie tręcze, te dwustronne się wyprzedały, ale ja znajdę zdjęcie i wam tu wkleję, bo ja mierzyłam ten płaszcz, no i teraz go nie mam, nie? I teraz tak, może poszukam go gdzieś na Vinted, bo jak go nie ma, to ja go chcę teraz, nie? A jak był, to tak nie chciałam i tak mówiłam, że kurczę, no on jest jednak za drogi. Poza tym mam ten Zonli, on jest piękny i dostojny i nic mu nie brakuje. No nie, no brakuje, nie jest dwustronny. Nie było w planach, ale tak tylko na chwilkę tutaj, no na chwilkę wejdziemy, bo rzucił mi się w oko ten komplet ze spódnicą. Co o nim myślicie? Ja nie mówię, że dla mnie, bo ja w takich kwiatach nie wyglądam dobrze. Jestem zbyt temperamentna do takich romantycznych wzorów. 299 marynarka, ale właśnie dla osoby takiej bardziej stonowanej, no to fajny. Ja mam z Reserved jeden z moich ulubionych trenczy w kolorze turkusowym. Zobaczmy, czy w tym roku też są jakieś kolorowe trencze. On wisiał tam, jak go kupowałam. Dokładnie to było tutaj w forum. Ładna sukienka panelowa. Zobaczcie, naprawdę ładne. I to mi się podoba. To jest wiosna. Za 100 i cena też jest przyzwoita. Fajny materiał, taki koszulowy. Kolorowe marynarki. No i super, że one tutaj są. Ale nie ma do nich spodni obok i na przykład, no ja już tego, ale pościskane, ale ogólnie fazon jest taki, 169. Nekin ma spodnie i mam na sobie niemalże identyczne, też z takim rozcięciem, tylko moje są z Bershki. Ładne te spodnie, o, uwielbiam takie, przydałyby mi się na sesję, bo ja słuchajcie, za kilka dni mam sesję zdjęciową do kampanii moich butów i przed chwilą widziałam buty w jednym sklepie tak podobne do moich, ale moje oczywiście są ładniejsze i lepszej jakości, ale byłam w szoku, że w ogóle, wiecie, wielka sieciówka i ja i to myślenie jest podobne, więc będzie po prostu hit, coś czuję te buty. Boże, jaka śliczna spódnica, o, piękna. Piękna, naprawdę bardzo ładny fason. No ten trend uwielbiam. Kamizelka i spodnie. Piękny kolor. Fajna tkanina. 89 zł. Spoko cena. A jaka jest cena z tych spodni? Nie chciałam nic tutaj mierzyć, ale to bym przymierzał. Słuchajcie, 130 zł spodnie, 89 kamizelka. No i tu też fajna koszula w kolorze, na punkcie którego mam małego fizia. Ona za 100. Jest też limonka. Też fajna ta limonka, nie? Dziewczyny moje kochane, nie wiem, czy znacie muślin, ale jak nie, to polecam wam się z nim zaprzyjaźnić, bo on się w ogóle nie gnieci, tego nie trzeba pasować i on latem chłodzi, a w chłodniejsze dni grzeje. No to jest tak zarąbista tkanina i nie wiem, czy sobie właśnie czegoś nie dokupię z tego muślinu. I nawet ta biała, taka długa koszula mi się mega podoba. Zobaczcie, tu jest też bardzo podobna koszula do tej białej z Zary. Ja właśnie w takim błękicie ją mierzyłam i pierwszy raz widzę taką sytuację, w której ta sama rzecz kosztuje w Reserved więcej. 119, a tam 65. W ogóle myślę o tej koszuli, nie wiem, czy po nią nie wrócę, ale ale ta koszula mi układa się tak dobrze, jakbym chciała. Tutaj tak dziwnie odstaje, powinna być trochę dłuższa i mieć ładniejszą formę. Sam muślin natomiast jest taki dość gruby i nie jest taki przyjemny jak ta koszula, którą ja posiadam w szafie i którą uwielbiam ponad wszystko. Ale ona z polskiej marki, więc ta jakość tkaniny też jest zupełnie inna. Tu jeszcze mamy fajny komplecik, 109 zł, takie spódnice, spodnie. I 199 marynarka. Muszę przemyśleć kwestię zakupienia tego białego kompletu z kamizelką. Bo tak, z jednej strony mi się bardzo podobał. Kamizelka i marynarka przyjemne w dotyku. Taka jakość dla mnie akceptowalna. Natomiast te spodnie
były tak cienkie, że ja mając czarną bieliznę widziałam każdy jej milimetr. Perszka. Ciekawe co tego pana skusiło, że tak nagle skręcił. Ciekawe co zauważył. Koszuleczki takie, zobaczcie. Koszuleczki do mojej córeczki. Ja w Berce bardzo lubię te ich kolorowe garniaki, bo one są naprawdę niedrogie. 139 zł. Zobaczcie, jaki piękny kolor. A super się noszą, mimo że to nie jest jakość jakaś deluxe. No wiadomo, że to poliester, ale to jest ten z tych przyjemniejszych. Nie, piękna jest ta, taka bardziej stonowana. Nie wiem, czy jej sobie nie przymierzę zaraz. Tutaj jeans. Tu coś w pomarańczu. Szarość. O, fajne nawet te bojóweczki. Zieleń, biel. Ja chcę szalone kolory. No i co, tylko to mi zostaje? A co myślicie, kochani, o tej marynarce? Kosztuje, bo może kogoś to zaciekawi. 199. Niestety, ale nie mamy tutaj spodni do tego panu. Właśnie mnie tu zasmucił. O, tamten pan. Nie ma. Jakieś liczne są te spodnie. W ogóle, no piękny fason. Cudny materiał w dotyku, ale... I są za stówkę, nie 99 zł, ale nie ma już rozmiarów. I co myślicie? Dla mnie jest taka so-so. Jest ładna, ale kurczę, czegoś tutaj brakuje. Nie wiem, nie wiem czego. Właśnie ze smutkiem stwierdzam, że było dużo rzeczy, do których nie było pasujących elementów. Czyli były są marynarki, nie było spodni. Albo właśnie były kamizelki i też nie było do nich spodni. Więc, kurczę, no jak na razie te wiosenne kolekcje jakoś mnie nie zachwycają. Najfajniejsze rzeczy wbrew pozorom, znaczy może nie wbrew pozorom, wbrew moim oczekiwaniom, znalazłam w Zarze. Ostatnio z Zarą tak, kojarzycie na pewno z moich filmów, pamiętacie, że... No nie mieliśmy dobrych relacji, nie? To był dla nas ciężki czas. Niewiele rzeczy mi się tam podobało. No ale tym razem ta wiosna mocno tam weszła i są fajne rzeczy i ładne koszule i garnitury też, także Zara dla mnie wygrywa. A dla was, kochani, dajcie znać. Pożegnam się z wami pięknym kadrem spod Marlin Coupe. O, piękne skrzydła. Kochani, życzę wam raz jeszcze wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie, no bo lecimy po te 100 tysięcy, nie? Ja i wy. Trzymajcie się ciepło, czekamy na wasze komentarze, na które oczywiście będę odpisywać. Jakie tutaj, o, tutaj to jest, słuchajcie, wiosenka. To jest chyba ta nazwa, ten zenis. No, tutaj to jest wiosna. Czemu wszędzie tak nie może być?